etnograficzne. I tutaj na środku oprócz tego były kramy, sprzedawano i tak dalej. Czyli taki rynek główny Kazimierza, nie? Wy sobie w ogóle możecie na przykład wieczorem tutaj pochodzić spokojnie. Wy mieszkacie bardzo blisko tej części. Tu jest bardzo, zaraz się zaczyna Kamil Kazimierz Żydowski. Czyli Kościół Bożego Ciała i ratusz, no nie? I słuchajcie, tu jesteśmy jeszcze w części katolickiej Kazimierza i tutaj w XV wieku na Kazimierz ze Starego Miasta sprowadzają, ze Starego Miasta, właśnie z okolic tam, gdzie was zabierałam, sprowadzają się Żydzi z Krakowa na Kazimierz i mieszkają i po prostu osiedlili się w tej części, zaraz wam pokażę, w tej części Kazimierza. W XV wieku, na początku XV wieku, przenieśli się tutaj. I tutaj zaczyna się dzielnica żydowska, właśnie tutaj, gdzie jesteśmy, tu. Tu się zaczyna. I tu sobie możecie, słuchajcie, w ogóle pochodzić, możecie sobie potem wejść. Tu jest na przykład takie patio, gdzie była kręcona lista Schindlera, tu w środku. I tam jest taki bar, nazywa się Stajnia, gdzie kręcono listę właśnie Schindlera. Tak, zrobiłaś sobie zdjęcie? Ja kręcę. Tak, i to jest w ogóle ulica Józefa. A chodziło o Franciszka Józefa, który po prostu Austriaka, prawda, to wiemy, tak? Który po prostu, bo wiemy, że Austro-Węgry zajmowały tą część, że tutaj mieszkał przez jakiś czas. To jest taka uliczka z galeriami, wszystko jest w takim kreseniu, było żydowskim, prawda? Natomiast słuchajcie, w całej Polsce dzisiaj mieszka 10 tysięcy Żydów, a w Krakowie mieszka, znaczy w tym to jest w ogóle taka dzielnica, gdzie jest, są galerie, taka trochę dzielnica snobistyczna, to co właśnie artystyczny Kraków, jak se tu siedzi, albo siedzą tacy dżole po prostu.